Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na kolejny program z cyklu Spotkanie z ciekawym człowiekiem. Dzisiaj jest osoba wyjątkowa. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Jaką książkę Pani ostatnio przeczytała? Książkę... szczerze, nie czytałam. O, to jest bardzo interesujące. Wobec tego proszę mi powiedzieć, co widziała Pani ostatnio w kinie? Też nie mogę sobie przypomnieć. No wspaniale! Wobec tego proszę mi powiedzieć, jak spędzała Pani wakacje? Ostatnio byłam 2 tygodnie temu w Maladze. Piękne miasto. Wspaniale! Wobec tego proszę mi coś opowiedzieć o Muzeum Picassa. Szczerze, byłam w barze Picasso na placu i co mogę powiedzieć? No, wszystkie drogi prowadzą do baru Picasso. A na Brzeże? Była Pani tam? A, tak, oczywiście. Bardzo ciekawy port. Dużo ciekawych miejsc o charakterze kulinarnym, prawda? Akurat tam byłam i jadłam kalmary. Dziękujemy Państwu bardzo. Zapraszamy na kolejny porywający program z cyklu Spotkanie z ciekawym człowiekiem. Dziękuję. Dzień dobry, Szanowni Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest wybitna tancerka, która potrafi tańczyć prawie każdy taniec świata. Właśnie wróciła z Buenos Aires, z takiego ogromnego światowego festiwalu tanga. I chciałam zapytać naszego gościa o kilka słów o tym festiwalu. No, burzowo, pięknie tańczyliśmy, ekspresywnie. Ciekawi mnie bardzo, jak była Pani ubrana, bo zwracam bardzo uwagę na taką estetykę tancerzy. I proszę mi powiedzieć, w jakich kolorach Pani tańczyła? Dominowały kolory czerwieni, także no, barwy takie ostre tańcu. Jak się Pani tańczyło z partnerem, który wiem, że był Argentyńczykiem? Co wyróżnia tego rodzaju tancerza? Ciężko powiedzieć, był ciemnoskóry. Jakiego rodzaju tanga Państwo tańczyli? Nie znam rodzajów tanga, ale partner prowadził, więc pewnie te tanga były odpowiednio prowadzone i krok był utrzymany w tym rytmie, więc to wszystko zależało, było w rękach prowadzącego. Mam nadzieję, że sprostałam temu zadaniu. Chciałabym również zapytać, jak długo udało się Państwu tańczyć, bo wiem, że był to maraton. Ile godzin Państwo wytrzymali? 7 godzin tańczyliśmy bez przerwy, bez schodzenia z parkietu. A czy udało się Pani zwiedzić dzielnicę Boca, tą słynną dzielnicę tanga? Możliwe, że byłam, bo widziałam właśnie, jak tańczono, aczkolwiek zabrakło już miejsca na scenie, więc tańczyliśmy obok. Być możliwe, że to było to, o czym Pani teraz pyta. Jakie ma Pani plany na najbliższy czas? Co Pani będzie tańczyć i w jakich okolicach? No teraz wypadałoby jechać do Paryża. Życzę powodzenia i do zobaczenia, mam nadzieję, za kilka miesięcy. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z kolejnym tancerzem. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w naszym nowym cyklu programu pod tytułem Łączymy pokolenia. Dzisiaj w studiu, dzisiaj do naszego studia zaprosiłam tegoroczną maturzystkę Weronikę. Witaj Weroniko. Weroniko, czy możesz nam zdradzić, jakie przedmioty wybrałaś sobie na maturę? Jakie przedmioty wybrałam? No, wybrałam oczywiście przedmioty humanistyczne. Historię, język polski, język angielski. Chciałabym wybrać ich więcej, ale nie jestem aż tak ambitna. Mam nadzieję, że no, to wszystko.
A czy wiesz już może, co będziesz studiowała? Nie, jeszcze... nie myślę o tym. Żyję młodością. Weroniko, a powiedz nam, czego słucha teraz dzisiejsza młodzież? Nie mam pojęcia, bo wątpię, czy wpasowuje się w gusta młodzieży tego wieku. Czego ja słucham? No, nie byłabym w stanie powiedzieć o tym, nie wiem, czy starczyłoby przynajmniej jednego dnia, ale tego, co słucha młodzież, no, nie mam pojęcia, zupełnie nie mam pojęcia. A czego ty słuchasz? Począwszy od roku po elektronikę, ale zupełnie unikam reggae, disco polo, raczej no, takich rzeczy unikam. To nie dla mnie. Weroniko, wiem, że interesuje się biologią totalną. Powiedz, opowiedz nam coś o tym. Biologię totalną znalazłam przez moją kochaną mamusię, która wgłębiła mnie trochę w ten temat i od tego czasu czytam, zagłębiam się jak tylko mogę. Wciągnęło mnie to. Dziękuję bardzo za rozmowę, a Państwa zapraszam do kolejnego naszego odcinka już za tydzień. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Stefan, artysta plastyk. Jak dawno zajmuje się pan malarstwem? Praktycznie od dziecka. Jak się tylko urodziłem, od razu mazałem po ścianach i od tamtego czasu jestem w pełni plastycznie ukierunkowany. Lubię też czasami malować koleżanki i tak życie mi schodzi. Czy malarstwo to jest właśnie ta dziedzina sztuki, która pana interesuje najbardziej? Tak, najbardziej, bo jest najbardziej atrakcyjna, bo bardzo lubię kolory, bardzo lubię obserwować kolorowe kobiety, a więc to jest dziedzina, która każdemu mężczyźnie jest bliska. Czy można powiedzieć, że kobiety pana inspirują? O, oczywiście największą w życiu. Innej inspiracji, silniejszej nigdy nie doznałem. Dziękuję Państwu. Naszym gościem był pan Stefan. Pani Gabrielo, jak to się stało, że pani poleciała na Marsa? Wróciła z powrotem. Jak to się stało? Jest to bardzo ciekawa historia. Nikt się pewnie nie spodziewa. Pewnego ranka obudziłam się i wyrosły mi skrzydła. I po prostu nie chciałam lecieć. Nie chciałam opuszczać tej wspaniałej planety, która jest teraz zagrożona. Muszę jej pomagać, a te skrzydła sprawiły, że poleciałam na Marsa. Pewnie chciały mnie uratować przed katastrofą klimatyczną. Co pani tam widziała? Co się tam wydarzyło dla pani? Widziałam inne istoty, które żyją szczęśliwie, które dbają o swoje środowisko i które na pewno przetrwają dłużej niż my tutaj na Ziemi. Jakie pani stamtąd przyniosła przesłanie? Co pani tam zobaczyła? Co było ciekawego, co było odkrywczego, nowego w tej no, niezwykłej podróży? Czy długo pani tam była? Niestety, albo stety, bardzo krótko, bo chciałam jak najszybciej powrócić tu, by przekazać naszym rodakom tu na Ziemi nawyki innych istot z Marsa. Czy mogłaby pani przekazać te wieści dla Ziemi, które pani tam się dowiedziała, zupełnie nowych rzeczy? Czy pani mogłaby się czymkolwiek podzielić z nami, tej widzami? Nie wiem, czy już teraz mogę to zdradzić, albowiem obawiam się o ataki ze strony wszelakich koncernów i producentów, którzy nie dbają o nasze środowisko. Jeszcze nie chcę się narażać. No, wielka szkoda, ale rozumiem, że jest pani zmęczona po podróży. Zapraszamy na następne spotkanie, a tymczasem dziękuję bardzo
i miłej podróży. Dziękujemy Państwu bardzo. Była z nami Pani Gabriela, która była w dalekiej podróży na własnych skrzydłach na Marsie. Dzień dobry Państwu. Witamy w studiu Panią Anię, wolontariusza ze stowarzyszenia Podaj Łapę. Z uwagi na długotrwałe upały mamy bardzo drażliwy temat. Chcielibyśmy go troszeczkę rozwinąć. Powinniśmy pamiętać o tym, aby nie zostawiać naszych czworonogów na słońcu, trzymać ich w cieniu i zapewnić im chłodną wodę. Pani Aniu, w jaki sposób możemy dbać o naszych czworonogów w czasie tak uciążliwych upałów? Dobrze. Otóż powinniśmy pamiętać, aby miały one, tak jak ludzie, dostęp do cienia. Może jakieś inne pytanie? A co warto przypomnieć naszym widzom, jeśli chodzi o przewożenie naszych czworonogów w samochodach? No oczywiście musimy pamiętać, aby nie zostawiać ich zamkniętych samemu w samochodzie. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do następnego felietonu za tydzień. Dziękuję.